Klinika Art Medical Center to klinika z ugruntowaną już pozycją na rynku, rozpoznawalna. A pamięta doktor początki, jak to się zaczęło, jak to było? Tak, no trudno nie pamiętać początku. Zazwyczaj początek się dobrze pamięta. To znaczy, przychodzi taki moment, gdzie różne zbiegi okoliczności powodują to, że podejmujemy jakieś decyzje. I po podjęciu mojej decyzji takiej, żeby stworzyć ośrodek chirurgii plastycznej, takie centrum operacyjne, które umożliwi też pracę innym, ale na odpowiednim poziomie, spowodowało to, że tworząc koncepcję AMC, brałem doświadczenie wielu lat pracy i prywatnie, i państwowo. Myślę sobie, że to jest ogromne doświadczenie, które daje możliwość stworzenia czegoś uszytego na miarę. I no, początki zawsze są trudne, natomiast takiego miejsca nie było, gdzie można było najnowszymi technologiami, jak najlepszymi rozwiązaniami zrobić jak najbezpieczniejsze i wygodne miejsce do pracy i najbezpieczniejsze dla pacjentów. I takie było moje założenie. W ocenie innych uważają, że to się udało. Ja zawsze jestem skromny w swoim samozadowoleniu i uważam, że zawsze można zrobić lepiej. Natomiast no, 6 lat funkcjonowania AMC daje nam takie poczucie satysfakcji, że jest to rozpoznawalna już marka, jest to miejsce do operacji nie tylko związane z chirurgią plastyczną, ale także z ortopedią, z ginekologią estetyczną, laryngologią, więc jest parę dziedzin, które korzystają z AMC Art Medical Center. Prowadzi doktor również szkolenia, pokazy dla lekarzy. Co sprawia, że tak chętnie doktor dzieli się swoją wiedzą i nie chce jej zachować wyłącznie dla siebie jako moja tajemnica? Tak, to może jest tak. Człowiek w swoim życiu zawsze jakąś wiedzę otrzymuje. Myślę, że to działa jak karma, trochę trzeba też oddać. Wtedy jest równowaga. Z drugiej strony wiem, jak ciężko jest młodym lekarzom, szczególnie chirurgom plastycznym w Polsce, zdobyć pewną wiedzę, jak ciężko jest przebić się przez takie utrudnione szkolenie w tej chwili ze względu na zmniejszoną ilość ośrodków i tak dalej. Nie ma treningu w trakcie specjalizacji de facto w tej chwili z chirurgii estetycznej. To jest bardzo skromne, bardzo małe. Lekarze, którzy kończą specjalizację z chirurgii plastycznej, mają bardzo znikome doświadczenie, ogólnie, oczywiście poza jakimiś tam wyjątkami, ogólnie jeżeli chodzi o chirurgię estetyczną. I powiem tak, można jeździć po świecie, można być na wielu konferencjach, można być na różnych szkoleniach, ale problem polega na tym, że live surgery, czyli prawdziwy, uczestniczenie przy operacji, oglądanie tej operacji, możliwość zadawania pytań jest bardzo istotna i jak gdyby patrząc na to po 30 ponad latach pracy, myślę, że warto pewne rzeczy przekazać. Oczywiście nikt się nie nauczy na szkoleniu, nikt się nie nauczy na jakiejś cudownej konferencji, ale mnogość tych szkoleń, trening potem odpowiednio prowadzony, daje możliwość rozwoju tego lekarza, bo no, chirurgia to jest coś takiego, gdzie nawet doskonały internet i YouTube i wszystkie inne rzeczy nie pomogą. To są wiele setek tysięcy operacji, doświadczeń i tak dalej. I myślę, że ja to robię dla młodych chirurgów plastycznych, te szkolenia. Uważam, że to jest bardzo fajny taki startup na odpowiednim poziomie. No a co oni potem z tym zrobią? Życie pokaże. A pamięta doktor swój pierwszy raz, ten sam na sam z pacjentem na sali operacyjnej? Powiem tak. Ja jestem chirurgiem ogólnym z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji i chirurgiem plastycznym. Więc jak gdyby mój rozwój lekarza na bloku operacyjnym, chirurga, zaczynał się od chirurgii ogólnej. Więc pierwszy raz sam na sam to było bardzo, bardzo dawno temu. Tak do końca zawsze człowiek na początku swojej drogi nigdy nie jest sam na sam. Dlatego, że zawsze jest osoba, która ma doświadczenie, która pomaga, która asystuje, która najpierw uczy, najpierw młody chirurg asystuje, potem jemu asystują i
pewnym momencie przychodzi taki moment, gdzie to on staje się właśnie takim głównym operatorem, gdzie decyduje od początku do końca, tak? I gdzie odcinają się te pomocne dłonie, które wspierają w takiej sytuacji. Trudno sobie przypomnieć taki pierwszy raz, kiedy poczułem pełną odpowiedzialność, ale jest to bardzo ważny moment dla chirurga, dlatego że nam wszystkim się wydaje, że jakoś to będzie. Bo ktoś nam pomaga, bo ktoś stoi za naszymi plecami, bo ktoś jak gdyby bierze za to odpowiedzialność. Poczucie własnej odpowiedzialności za to, co czynimy pacjentowi, jest bardzo ważne. Ja uważam, że w wielu przypadkach lekarze czasami zapominają o tym, że my mamy się czuć odpowiedzialni i bierzemy to w całkowitym, że tak powiem, w pełnym wydaniu, tak? Także to nie trochę nasza wina, trochę inna. Ja uważam, że jak im bardziej lekarz odczuwa, że jest to jego odpowiedzialność i różne pozytywne i niepozytywne elementy z pacjentem, to jest ważne. Więc nie, powiem szczerze, nie pamiętam tego pierwszego momentu. Pamiętam swój pierwszy wyrostek robaczkowy, który zoperowałem jako chirurg samodzielnie, oczywiście w asyście doświadczonego chirurga. I bardzo to przeżywałem i tego. Później były setki tych wyrostków, różnych operacji i tarczyc, i cholecyst, i różnych rzeczy. Ja mam to szczęście, że moja droga chirurgiczna była rozwojem stopniowym, że operowałem różne elementy ludzkiego ciała, różne schorzenia chirurgiczne, a chirurgia plastyczna była jak gdyby zwieńczeniem tego. Natomiast też trenowałem tą chirurgię plastyczną i uczyłem się jej od początku równolegle z chirurgią ogólną. Mówi się, że chirurg przed operacją, nawet już w momencie konsultacji z pacjentem, powinien mieć na niego plan A, B i nawet C. Taki ułożony, założony gdzieś tam w głowie. Czy w przypadku pana doktora też tak jest, czy po prostu idzie pan na żywioł? Nie. Powiem tak. Biorąc pod uwagę te ponad 30 lat pracy i siwy włos i te tysiące operacji... To spowodowane operacjami? Nie. Mój żywioł, szczerze powiem, już minął i zdrowy rozsądek jest bardzo ważny. Powiem tak, jak nieraz pyta się młodego lekarza, każdy to ma, to nie jest, ja też nie byłem wyjątkowy, byłem tak samo jak każdy inny, ta krzywa uczenia jest podobna u wszystkich. Jeden jest bardziej zdolny, drugi mniej, to okej. Okay. Natomiast to jest tak, że na początku nam się wydaje wszystko proste. Na początku, jeżeli zadaje się pytanie młodemu lekarzowi, to on natychmiast odpowiada, on stawia diagnozę, on wie jak operować, on wie jak robić. To jest wszystko takie oczywiste. Jeżeli pyta się doświadczonego chirurga po latach pracy, on się zastanawia, on analizuje przypadek, on widzi po prostu szerzej dany temat. Wynika to z jego wiedzy i doświadczenia. I coraz mniej żywiołu, coraz więcej rozumu, coraz częściej odmawia się pacjentom złych pomysłów, coraz częściej analizujemy to do przodu i nie plan A, B, C. I to jest jeszcze cały alfabet można przygotować zdarzeń i po prostu na początku drogi chirurgicznej każdy zna parę literek z tego alfabetu. I wydaje mu się, że zna cały alfabet. Natomiast po latach jeszcze byśmy dopisali do tego alfabetu parę literek, bo po prostu tych planów, tych różnych sytuacyjnych przewidywań musi być bardzo dużo, ale to tylko zwiększa bezpieczeństwo pacjenta i zwiększa moje bezpieczeństwo. Czyli ja po prostu jak się naoperuję, zrobię to, co lubię i idę spać, to ja śpię spokojnie. Przynajmniej, oczywiście, telefon jest obok. Oczywiście jestem cały czas czujny, ale śpię spokojnie, bo uważam, że zrobiłem wszystko, żeby móc spokojnie spać. Wróćmy jeszcze tutaj do kliniki. Przekraczając próg kliniki Art Medical Center, widzimy tą perfekcję, spójność, nawet kolorystyczną. Obserwując doktora na licznych spotkaniach, konferencjach, również widziałam nawet ten fioletowy krawat w kolorze. Sugeruje to, że klinikę tworzył perfekcjonista, że doktor jest perfekcjonistą. Czy ten perfekcjonizm przeszkadza, czy wręcz pomaga w pracy chirurga? Dobre pytanie. Niektórzy mówią fioletowy, niektórzy mówią śliwkowy. Nie odważyłam się. Perfekcjonizm. To nie jest moja tylko zasługa, ale wszystkich ludzi, z którymi pracuję, tak? Którzy tworzą to AMC od początku. To nie jest tylko jeden Śliwiński, tak? To jest wiele osób, które tu tworzyło od początku to. Natomiast
Perfekcjonizm, tak. Ja myślę, że chirurg nie może być nieperfekcyjny. Chirurg to jest taki zawód, który wymaga perfekcyjnego podejścia do wszystkiego. Czy to jest dobre? Bardzo dobre. Czy to jest uciążliwe? Też jest uciążliwe, głównie dla otoczenia, głównie dla personelu, z którym się pracuje. Bywa też dla pacjentów, ponieważ ja też od nich wymagam tego perfekcjonizmu i profesjonalizmu. Ale zawsze powtarzam jedną rzecz, że nauczyłem się jednej rzeczy, może tak, że profesjonalizm to jest, tak jak mówimy o tym alfabecie, od A do Z. Profesjonalizm to nie jest uśmiechnięty i sympatyczny pan doktor, tylko to jest od początku do końca, od przygotowania, sprawdzenia, zakwalifikowania, po ostatni element wygojenia pacjenta. To jest profesjonalizm. I on zamyka się w personelu, w lekarzu, w miejscu w operacji, w przestrzeganiu zaleceń przez pacjenta. To wszystko stanowi profesjonalizm. A może to być upierdliwe. To prawda. Dam taki przykład swojej upierdliwości, że trochę żartując, odchodząc od medycyny, że jak nieraz jestem w gościach gdzieś tam i w trakcie rozmowy sympatycznej, przyjacielskiej, widzę krzywy obraz, to póki go nie poprawię, to jakoś nie mogę się skupić na tej rozmowie i to jest upierdliwe też czasami dla mnie. tak to po prostu wygląda. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy tym perfekcjonizmie, bo coraz więcej ludzi dąży do tego perfekcyjnego swojego wyglądu. Starzejemy się wszyscy porówno tak samo. W momencie, kiedy wyczerpują się możliwości medycyny estetycznej, zaczynamy myśleć już o interwencji chirurgicznej. No a co najlepsze? Najlepszy lift. Tylko czy liftu należy się bać, jak podchodzić do tego? Muszę powiedzieć tak, że nie jest, moim zdaniem, po tych latach pracy i operowania i funkcjonowania w chirurgii plastycznej, estetycznej i medycynie estetycznej, to nie jest tak, że my wyczerpujemy jakiś element i przechodzimy do następnej fazy. Myślę, że to jest tak, że te wszystkie elementy dbania o siebie, w postaci odpowiednich kremów, stylu życia, żywienia, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i tych wszystkich elementów, one się przeplatają w naszym życiu. Problem polega na tym, żebyśmy odpowiednio dobrali potrzebne i stosowne elementy do danej sytuacji. Do nie tylko wieku, ale też do wieku biologicznego, nie tylko do wieku takiego peselowego, tak? Bo to też jest bardzo różne. Do rodzaju skóry, do naszych potrzeb, do naszych oczekiwań, do możliwości. Powiem tak, że właściwie kiedyś to było tak, że pacjentka przychodziła i mówiła, chcę to. Lekarz mówił, okej, coś masz. Robimy. Tak. I nieważne, czego to dotyczyło, czy medycyny estetycznej, czy chirurgii. Teraz nie. Teraz uważam, że to jest pełna analiza sytuacji, łącznie z tym, jaki jest stan zdrowia, co pacjentka oczekuje, jak wygląda jej skóra, jak ona, jaki styl życia ma, jakie są potrzeby i możliwości. Nie można pewnych rzeczy robić za wcześnie, nie można pewnych rzeczy robić za późno. Nie można pewnych rzeczy robić dla nas wygodnych na dziś i teraz, bo mogą być tego konsekwencje na przyszłość. Facelifting jest pewnym złożonym zabiegiem, skomplikowanym, który z nazwy tylko jest wszędzie taki sam. Ale z faceliftingiem jest tak, jak w życiu ze wszystkim, czy nie wiem, czy marka Hermes to jest ta sama marka, co jakakolwiek inna? Nie. To jest inny level. Problem polega na tym, że facelifting, teraz mówią facelifting, piszą na kremie, facelifting piszą na laserze, facelifting piszą na jakichś zabiegach estetycznych. No, lifting a nawet, bez skalpela jest tak, przecież... Tak, no wszystko jest lifting. Wszystko jest lifting. No, ale okay. Czy lifting liftingowi równa? No nie, no ale to świadomość społeczna jest różna. Ale chcemy wierzyć. No chcemy wierzyć, tylko że my nazwy bezzasadnie bardzo często używamy i uważamy, że jest ok, tak? Nazywamy jakieś małe gabineciki klinikami, gdzie to jest zastrzeżone dla uniwersyteckich ośrodków, tak? A to od kiedy to jest klinika? No ale działa to marketingowo. Uważam, że w medycynie różne są elementy takie troszkę nieodpowiedzialne, zmylające pacjentów i wprowadzające ich w błąd.
Problem polega na tym, że my chcemy wierzyć, że ten lifting załatwi nam wszystko. Tylko to, jeżeli to jest krem liftingujący, nić liftingująca, nie wiem, laser liftingujący, masaż liftingujący, no tych liftingujących rzeczy jest milion. A porównujemy to do operacji, która też może być zabiegiem faceliftingu trwającym godzinkę, z nacięciem odrobiny skóry, naciągnięciem, z bardzo krótkotrwałym efektem i żadnym efektem perspektywicznym ani solidnym. I porównujemy to z faceliftingiem, który trwa 5 godzin na prawdziwej sali operacyjnej z odpowiednim zespołem, przygotowaniem, sprawdzeniem pacjenta, przebadaniem i jeszcze wieloma zabiegami uzupełniającymi potem ten fundament, którym jest facelifting, czyli cała konstrukcja twarzy, tak? Więc do tego dochodzą jeszcze inne operacje uzupełniające, bo twarz to nie tylko policzki i szyja. Oczywiście. Więc dochodzi do endoskopii czoła, brwi, do operacji powiek, ust, tak? Brody. Wiele elementów jest, które tworzą tą całość. I porównywanie bardzo często w taki uproszczony sposób przez pacjentów. Ty miałaś lifting i ja miałam lifting. No, ty miałaś krem, tak? Może nawet bardzo dobry krem, tak? A ty miałaś taką rozbudowaną operację z kilkoma jeszcze zabiegami uzupełniającymi, czy przeszczepami tłuszczu, czy innymi, które dają wolumetrię i tak dalej, gdzie cały plan jest tej operacji i to jest rozbudowane. Więc jak gdyby, okej, tylko mamy problem, myślę, nie tylko pacjenci, ale też lekarze, z adekwatnym nazewnictwem pewnych procedur medycznych albo działań w stosunku do pacjenta. Nie wiem, czy to jest zamierzone, czy niechcący, natomiast myślę, że to powinno być wszędzie w mediach w pewien sposób podzielone. Każda z tych elementów, z tych czynności jest dobra. Nie jest najlepszy facelifting, może najlepszy jest na danym etapie krem. Okej. Albo nie robienie niczego, tak? Bo na siłę też nie jest dobrze. Natomiast nie ma odpowiedniego informacji, edukacji tych pacjentów i tu jest problem.